Kiedy będę miał 91 lat, moja żona opowiedziała mi pewną historię. Była na zakupach, a w kolejce przed nią stała jakaś starsza pani. Mogła mieć ponad 90 lat. Kolejka przesuwała się dość wolno. Owa starsza pani mówiła, że jest po wylewie. Miała problem w znalezieniu tego, co chciała kupić. Gdy ostatecznie pracownik sklepu skończył jej pomagać, minęło naprawdę sporo czasu. Uprzejmie przepraszając, zaczął obsługiwać pozostałych klientów. Żona uśmiechnęła się do niego, mówiąc: mam nadzieję, że gdy dane mi będzie dożyć tego wieku, ktoś potraktuje mnie w podobny sposób. Żyjemy w ciągłym pośpiechu, bezustannie zajęci. Własne plany są dla nas najważniejsze. A jeśli ktoś jest nieco wolniejszy lub inny, przebiegamy obok w ogóle go nie dostrzegając lub, i nie wiem co jest gorsze, patrząc na niego z góry. 2000 lat temu Jezus powiedział: traktuj innych ludzi w sposób, w jaki chcesz, by traktowano ciebie. To jest bardzo głęboka myśl, chociaż taka prosta.